No, mamy 10:47. Kotki wróciły od weterynarza. Dzwonił pan Irek, ale z tego co mówił przez telefon, to powiedział, że jeden kotek śpi. Czyli któryś z kotków dostał narkozę. O, ty je. Czyli proszę, misia nie dostała narkozy. Misia lata, bo prosiłem pana Irka, żeby przełożył przez płot i otworzył. Ale on mówi, jeden kotek śpi. To byłem przekonany, że może z misią coś. A tu z Majeczką. A Majeczka niby zdrowa. Tylko, że powiedziałem, że nie rośnie. Pan doktor powiedział, że zbada. I co się stało? Nie, nie śpi. Jest. Widzisz, a ja już myślałem, że ty dostałaś narkozę, kiciulko. A ty nie dostałaś narkozy. No. No, jest, poleciała. Poleciała mała. No, już myślałem, że coś poważnego. Pan doktor tam zauważył. No to jeszcze sprawdzimy, ile nas ta przyjemność dzisiaj kosztowała. Tylko zamknę. Jest, tak? Gdzie tu paragonik? Jest paragonik. Jest. 80 zł. 80 zł. I tak, misia dalsze leczenie 15 i 17 maja podano dwa środki ogólne wzmacniające plus odrobaczenie, objawów choroby brak. O, no, no to tak wygląda i mamy 80 zł. No dobra, to zaraz zapłacimy, zrobimy przelew. Czyli, no zostaw, zostaw, słyszysz? Co ganiasz, co ganiasz? Proszę, kapitan Żbik jest dobrze wychowany, nie gania. Pieszczuch atakuje. No, misieńka, pojedziesz. Co dwa dni. No, fiku miku. Na patyku. Rama tutaj się położył. A czemu ten kocyk tak ściągnięty? Czemu tak kocyk ściągnąłeś? Bawisz się? Wygląda, że się bawi. O, proszę. Położył się. Na linoleum się wygrzewa. No to tak, kochani, wygląda.